Dzień dobry. Mam na imię Dominik. Jestem uczniem klasy 6 i od 3 lat należę do koła dziennikarskiego KIN, które działa w naszej szkole, czyli Szkole Podstawowej nr 218 imienia Michała Kajki w Warszawie Aninie. Opiekunem koła jest pan Waldemar Babik, nauczyciel muzyki i informatyki w naszej szkole. Dziękując za zaproszenie na tę konferencję, opowiemy Państwu o naszej działalności. Jak powiedział Dominik, koło dziennikarskie jest już w naszej szkole kilka lat. Ja teraz jestem już w drugiej klasie gimnazjum, ale nadal utrzymuję kontakt z kołem dziennikarskim oraz często odwiedzam koleżanki i kolegów na zajęciach. Oczywiście bardzo dobrze pamiętam początki naszej działalności. Na początku wydawaliśmy gazetkę szkolną, ale nieregularnie. Pamiętam kolegę Maćka, który teraz jest już w klasie maturalnej. Pisze teraz także do anińskiego miesięcznika Salve Regina. Podobnie zresztą jak Agata, która jest z nami. Ja piszę do Airworda. Polecam ostatni numer, są tam 2 moje artykuły oraz parę moich zdjęć. Wracając do gazetki szkolnej, po pewnym czasie zrezygnowaliśmy z tej formy działalności. Po pierwsze, gazetka była zbyt czasochłonna, kosztowna oraz niestety często jednorazowa. Po przeczytaniu niestety lądowała w koszu. Po drugie, artykuły do gazetki mogli pisać tylko ci, którzy mieli ku temu predyspozycję. Po trzecie, gazetka coraz mniej angażowała uczniów, zwłaszcza tych słabiej piszących, i nie była dość atrakcyjna, a nas od początku kręciły komputery i chcieliśmy robić coś informatycznego. Dlatego zrodziło nam się takie koło dziennikarskie. Ja jestem szkolną dziennikarką od 3 lat i pamiętam, jak po remoncie szkoły uruchomiono nam radio węzeł. Było to w 2005 roku. Po tym wydarzeniu, dokładnie po roku i 3 miesiącach, zakupiono nam nowe komputery. To właśnie wtedy starsi koledzy zaczęli przygotowywać okolicznościowe audycje radia szkolnego. Na przykład z okazji Święta Niepodległości, Dnia Matki, Dnia Kobiet.